żeby nie wywoływać dodatkowego zamieszania, będę mówił o czymś, co się nazywa nadprzewodnikami drugiego rodzaju. To jest historyczne rozdzielenie, które chyba można obejść, no ale w każdym razie tak to jest. I panowie Ginsburg z Landauem doszli do wniosku, że przemiana, która następuje w metalu schłodzonym, który staje się nadprzewodzącym, jest przemianą, która w takiej klasyfikacji chemii fizycznej nosi nazwę przemiany fazowej drugiego rodzaju. I wprowadzili pojęcie, które nazywa się parametrem porządku. Dlaczego ta nazwa się pojawiła, okaże się na ostatnim slajdzie. Dzisiaj, mam nadzieję. Otóż oznacza to, że istnieje taka wielkość fizyczna, parametr porządku oznaczana tradycyjnie przez psi, który ma tą własność, że znika dla temperatur większych niż temperatura przemiany, którą będę nazywał temperaturą krytyczną i jest pewną funkcją temperatury poniżej. No i tutaj wykreśliłem trzy charakterystyczne rysunki. Jeden to jest zachowanie się tego parametru porządku. Pomijamy ten napis H. Dałem taki wykres i z lenistwa nie chciało mi się robić już innego. To jest wykres funkcji psi od T. Ona znika w punkcie krytycznym i osiąga wartość maksymalną w temperaturze równej 0. Cała wielki dział fizyki związany jest z obliczeniem zależności tego przebiegu funkcji psi od T, w szczególności z zachowaniem się tej funkcji w pobliżu temperatury krytycznej, co nie będzie przedmiotem naszego zainteresowania. Drugi wykres to jest wykres ciepła właściwego, który ma taką charakterystyczną rozbieżność w tym punkcie. A trzeci to jest funkcja korelacji. O tym nie będę mówił, ale po prostu miałem taki wykres. Ten, jeszcze jeden komentarz. Ta zależność tutaj jest bardzo ważna, dlatego że ona mówi o wielkości, która się nazywa ciepło właściwe. I ciepło właściwe to jest taka prosta zmienna makroskopowa, która jest dosyć prosta do... Daje się ją zmierzyć urządzeniem, które w pracowniach szkolnych za czasów sanacji komunizmu było dopuszczone, nazywało się kalorymetr. Teraz nie wolno się posługiwać takimi rzeczami. To nie ma w każdym razie w szkołach. I ten pomiar ciepła właściwego jest de facto pomiarem zmiennej wielkości fizycznej, która się nazywa entropią. Mierząc ciepło właściwe, można mierzyć entropię i dokładnie mówiąc, jakbyśmy tą funkcję mieli, znali tą funkcję i scałpowali ją stąd dotąd, to moglibyśmy obliczyć, o ile się zmienia entropia przy tym przejściu. Oczywiście nie znamy tej funkcji, ale jak ją dokładnie zmierzymy, ileś punktów mamy, to mamy... To jest taka wiadomość, że ta całka z ciepła właściwego jest jakoś związana z entropią, jest z jakiegoś powodu dość tam ukrywana, ale to jest taka podstawowy trik eksperymentalny, jeżeli nagle się coś dzieje dziwnego w układzie, który ma jakieś dziwne zachowanie się ciepła właściwego, to jak się da zsumować, tam obliczyć całkiem doświadczenie tego ciepła właściwego, to wtedy można odróżnić, czy tam jest przemiana fazowa, czy tam nie ma przemiany fazowej. Na przykład układ dwupoziomowy ma taką też podobne, wydawałoby się, zachowanie.
wywoływanie ciepła właściwego, ale całka jest wtedy ściśle, daje się policzyć, jest równa logarytmowi z dwóch i w związku z tym nie ma. To jest też taki test na wykrywanie anomalii szybkiego i takie różne ciekawe rzeczy. A jak u Landau Lindburga wygląda ten dziubek? Już go nie ma. Nie będziemy mówić, bo nie będziemy się prowadzić. Na końcu pracowała dobrze. Znaczy w to i dokładnie Landaua, to jest potęgowa rozbieżność. No nie, ale w fizyce nie ma rozbieżności, wobec tego chyba... W fizyce skończony... są rozbieżności. Nie, ale jeśli jest skończony rozmiar... Ale to ja nie będę prowadził tej dyskusji. Wiadomo, że przejście wszystkie te logarytmiczne i tak dalej rozbieżności są w granicy termodynamicznej i to tylko, że granicę termodynamiczną eksperymentalnie jest bardzo łatwo osiągnąć, biorąc relatywnie, a oprócz tego przez te lata nauczyliśmy się obliczać poprawki związane ze skończoną objętością i wiemy, jak ta funkcja powinna się różnić od tej nieskończonej funkcji w zależności od wymiaru układu. Takie. Także to bardzo ciekawy jest temat, ale nie na dzisiaj. Energia swobodna według Ginzburga Landaua ma taką postać, no i cały tryk oczywiście jest w tym współczynniku A, który tradycyjnie jest oznaczany w fizyce przemian fazowych jako A, który jest liniową funkcją temperatury i w związku z tym ten potencjał ma to, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, przechodzi z takiego kieliszka w kapelusz meksykański dla temperatury poniższej. No i ten stabilny punkt minimum energii staje się punktem siodłowym. No i to jest oczywiście kompletny punkt wyjścia dla fizyki przemian fazowych, ale ja nic o tym nie chcę mówić. Co się dzieje, kiedy jak z Ginzburgiem dali sobie radę z tym, że ten parametr porządku musi opisywać własności elektryczne i magnetyczne tego układu. No, poprzez ten sam tryk, o którym mówiłem, to znaczy przez zastąpienie pochodnej przez pochodną kowariantną, gdzie A jest potencjałem wektorowym, to jednak przewodnictwa jest oczywistym, że potencjał wektorowy to jest zwykły potencjał wektorowy pola magnetycznego. No i oczywiście to, co trzeba dopisać do Lagrangianu, to jest coś, co zanosi energię pola elektromagnetycznego. No więc na przykład w odpowiednich jednostkach, panie profesorze, żeby nie pisać mi zero i tak dalej, to jest po prostu kwadrat pola magnetycznego, czyli kwadrat rotacji wektora wektora. No i jak taką procedurę zrobimy, to ta energia, gęstość, bo to jest w ogóle energia swobodna na jednostkę objętości, ma taką postać. No i tutaj pojawił się pewien znaczek, mianowicie napisałem E z gwiazdką, ponieważ już w czasach, kiedy Ginzburg z Landauem tworzyli teorię nadprzyrodnictwa, to może jeszcze nie do końca było znane, ale kiedy Degen pisał swoją książkę o fenomenologicznej teorii nadprzyrodnictwa, to już doświadczalnie był znany na przykład ten drugi efekt Meissnera, czyli Dona Neubauera, pomiar kwantowania strumienia pola magnetycznego. I było wiadomo, że ładunek elektryczny, który pojawia się w opisie zjawisk nadprzewodzących, z jakiegoś powodu nie jest równy ładunkowi elektronu, a wychodzi na to, że jest dwa razy większy. No w związku z tym ten ładunek jest napisany z gwiazdką i ta gwiazdka to jest tak jak w masie efektywnej, nie oznacza też sprzężenie zespolone. Gdzie a co indziej, to jest phi? Proszę? Co to jest phi? Jaki phi? No to phi, które masz w tym rozmowie. Psis. Właśnie, phi nie ma w ogóle, także odmawiam odpowiedzi na temat. Psi jest parametrem porządku, który ma odpowiadać za to, że jest zero powyżej temperatury
przemiany fazowej nadprzyrodnika. Co to jest fizyczne dla tego nadprzyrodnika, to zaraz sobie będziemy kombinować. No i dla temperatury poniżej temperatury krytycznej ten współczynnik jest ujemny. No i w związku z tym mamy to rozwiązanie dokładnie tak samo. Staramy się zachować te same oznaczenia. W związku z tym pole parametru porządku tak samo jak... Chyba nie tak samo. Teraz zauważam, że błąd zrobiłem. Tu teta było wtedy, ale to wszystko jedno. Daje się w ten sposób zapisać. No i jeżeli tak samo wydzielimy części kwadratowe, to ten gęstość energii swobodnej wygląda tak samo. No jak Państwo pamiętają, to wygląda dokładnie tak jak w teorii. Mianowicie mamy masywne pole ρ, mamy sprzężenie z bozonem Wolstona, to liniowe sprzężenie, no i człowiek energii związanej z polem magnetycznym. No i teraz mogę dokładnie to samo zrobić, co mówiłem tydzień temu. Mogę dokonać transformacji cechowania, wybierając tą fazę w cechowaniu równą minus fi. Wtedy tak wygląda transformacja pola fi, tak się transformuje potencjał wektorowy. Znowu już jest ten ułamek tego E. No i jak to się zrobi, to w ten sposób się wygląda nasz. Oczywiście tutaj brakuje nadjazdu. Mówisz dlatego, że to delta rho zapominasz. A to nie, ja nic nie pominam, tylko to są trzy kropki, ale ja koncentruję się tylko na tych członach, ale formalnie mogę je wszystkie wypisać, prawda? Nic się tutaj nie dzieje. No i to jest dokładnie ten Lagrangian Broka, prawda? O którym mówimy. Energię. Bez części zależnej od czasu, bez energii kinetycznej, prawda? W tym sensie. No i oczywiście pamiętamy, to oznacza, że foton w tej teorii ma masę. I to jest ta, gdybyśmy werbalnie porównywali te wzory sprzed tygodnia, to oznaczałoby, że kwadrat tego ładunku razy rho zero, czyli de facto moduł tego parametru porządku, podzielone przez m z gwiazdką, bo też nie wiadomo, jaka jest masa tych nośników ładunku, a to powinna być masa, według tamtej teorii, masa Broka, czyli masa fotonu. No i wybiegnę teraz o dwa kroki naprzód. Mikroskop, kiedy to wszystko było napisane, oczywiście kiedy było na Ginzburg z Landauem dopisali Degen, to nie używali jeszcze słowa, że to jest teoria z zachowaniem pola i tak dalej, ale powstała prawie że symultanicznie teoria mikroskopowa, dawała się pogodzić z tym, jeżeli się założy, że ten parametr rho zero, czyli moduł tego parametru porządku, to jest gęstość ładunku, który uczestniczy w procesie nadprzewodnictwa. Stąd N ze znaczkiem S. Natomiast S gwiazdką musi być równe 2 ładunki elektryczne i masa z gwiazdką też jest równe 2 masom. Z masą jeszcze jest dodatkowo kłopot, ponieważ co prawda ma być 2 razy masa, tylko masa niekoniecznie musi być masa swobodnego elektronu w próżni, dlatego że masa obiektów poruszających się w krysztale niekoniecznie musi być masą taką jak tego samego obiektu poruszającego się w próżni. Proszę? Kinetyczną masę. No jest masą też efektywną. To jest też takie proste zjawisko z fizyki, prawda? To jest ten sławne zadanie, które kiedyś z Jasiem Blinowskim w cudzysłowie powiesiliśmy pół Wydziału Fizyki na Chorzeń. To jest sławne zadanie, jest baron, który waży sznurkami, koszem, wszystkim, z pilotem, tym grzejnikiem i tak dalej.
waży 1/10 masy wypartego powietrza. I wisi sobie, jest przywiązany na linię. Przecinamy kozikiem linę i stawiamy pytanie, z jakim przyspieszeniem wzleci do góry bal. No i odpowiedź społecznie uzasadniona w postaci znajomości prawa Archimedesa mówi, że 10 g. No więc wtedy powstaje pytanie, po cholery nam w ogóle rakiety. Jak wystarczy wziąć balon, przeciąć linę i pierwsza, także strach popatrzy. Prawda? No i to jest proste zadanie do rozwiązania, które nas poucza, że jak się porusza coś w powietrzu, znaczy dwie rzeczy. Jedne, że prawo Archimedesa jest błędnie uczone, prawda? No nie ma siła Archimedesa, nie wolno wstawiać siły Archimedesa do równań ruchu. A druga rzecz to jest to, że masa takiego poruszającego się obiektu to jest coś więcej niż tylko masa gołego tego obiektu. Jak akurat kulka poruszająca się w cieczy, to ma masę efektywną, która jest równa masa goła plus 1/2 masy wypartego powietrza. No i wtedy to przyspieszenie wychodzi 3/2 g. No i to mniej więcej jest rozsądny wynik dla startujących balonów. No więc to nas uczy teoria mikroskopowa. I wtedy, jak podstawimy wszystkie te wartości tutaj, to ta masa fotonu, ta masa proka dla każdego fizyka ciała stałego zaczyna być bardzo dobrze znaną wielkością. Mianowicie okazuje się być równa pierwiastkiem z takiego wzoru. Gdybym nie był leniwy i pisał te wszystkie wzory z H i Pi i tak dalej, to w tym wzorze po pierwsze, tu by się objawiło 4 pi, prawda? I gdyby to było w tych prawidłowych jednostkach napisane, to każdy fizyk ciała stałego widzi, że to jest częstość plazmowa. Prawda? To jest częstość drgań plazmowych w plaźmie ładunków elektrycznych o ładunku E, masie M, tu gwiazdka powinna być, prawda? I w związku z tym mielibyśmy bardzo ciekawy wynik, mówiący, że nam to jeszcze jakby tam H wpisać odpowiednio, to by się okazało, że to naprawdę to M to jest też częstość plazmowa i w związku z tym mielibyśmy... A ile to jest ta sztuki? Proszę? Taka częstość plazmowa, to ile jest? Tu jest żółta. To, co widzisz, to jest częstość plazmowa w tej śladowej ilości złota, która jest napelona na tą, bo kolor metalu zależy od częstości plazmowej. W związku z tym ja nie wiem, tylko recyklingowałem. Ale jako dowolne. Ja to hercach, ale w każdym razie najłatwiej zapamiętać, że częstość plazmowa to jest kolor metalu. Znaczy w większości metal jest w ultrafiolecie, dlatego one nie mają koloru, tylko wyglądają jak metal. No to znaczy mają taki kolor. No, tak. Ja przepraszam, to znaczy... Nie, to jest rozpraszanie, jeszcze to nie wiesz. To... No, nie, ale rozpraszanie... Cokolwiek tam jest, oczywiście zawsze można podzielić to na tego, ale metal ma taki kolor, jaki ma, dlatego, że istnieje w nim częstość plazmowa. I naprawdę kolor metalu jest określany przez gęstość ładunku, prawda? I o tym tak. Metal odbija całe światło, które pada. Minimalna dyspersja. Jeżeli pada na metal światło białe, to metal się wydaje biały. Złoto jest jednym z niewielu metali, które ma częstość plazmową niższą ze względu na efekty relatywistyczne. Dlatego, ma taki kolor, to mówimy. Ale ze względu na efekty relatywistyczne, korzystam z okazji, że podobno jestem współprowadzącym seminarium i przerywam dyskusję na ten temat. Jeszcze może NS to są elektrony czy pary? To znaczy NS to jest 2 razy elektrony czy koncentracja elektronów? To jest gęstość ładunków elektrycznych. Co to jest? Jakie one są? Nadprzewodzące. No tak, przy tej identyfikacji, czyli tych nadprzewodzących. Ale oczywiście ta liczba, prawda, to jest po prostu prędkość plazmowa w takim układzie, o takiej gęstości ładunku, takim ładunku i takiej masie. Że to nie jest częstość plazmowa, którą widać. Bo ona nie zależy... Nie, ja mówiłem, że na pytanie profesora Bartnika, ile wynosi częstość plazmowa, powiedziałem w złocie tyle, ile widzi. Tak.
No i to była prawidłowa odpowiedź. Reszta jest dyskusją marginalnie. Nie, znaczy tu jest jedna tylko uwaga, że kolor metalu nie zależy od tego, czy on jest w stanie normalnym, czy nadprzewodzącym. Tak, tak, no, dlatego, że to nie jest do końca częstość plazmowa, ale tak się składa, że ta wielkość to jest częstość plazmowa. I oczywiście to jest związane z, czy to piszę, to jest związane z tym, że jak weźmiemy gaz, płyn elektronowy, to wykreślimy zależność od wektora falowego częstości wzbudzeń elementarnych, to ona się zaczyna w ten sposób i w Q równym 0 ma wartość równą omega P, która jest równa pierwiastek z 4 pi e kwadrat n dzielone przez masę, prawda, w tym płynie. I w związku z tym, jeżeli to pomnożę przez H, to to się równa jakaś energia i mogę powiedzieć, że w zwykłym gazie elektronowym, w płynie elektronowym, jak to się nazywa, gałąź wzbudzeń plazmowych ma przerwę energetyczną równą... Poprzeczny wzbudzeń. Plazma ma masę. Poprzeczny plazma. Tak, to jest poprzeczny plazma. Dobrze. No to jeżeli teraz wyprowadzimy z tego funkcjonału Ginzburga-Landaua nie tylko równanie na pole elektromagnetyczne, czyli na jego potencjał, no to ono spełnia takie tutaj napisane równanie, które jest analogiem, to jest równanie Proka. No i no tamto to było raczej Klein-Goldona niż Proka. Dobrze, niech będzie klarę. No. Dobrze. No i teraz problem jest statyczny. Pole elektryczne to jest pochodna po czasie A jest równe 0. W związku z tym korzystamy z prawa Ohma i prawo Ohma nam mówi, że opór tego układu jest równy 0. Czyli ta teoria natychmiast w sposób jednolinijkowy wyjaśnia problem, dlaczego nadprzewodnik ma nieskończone przewodnictwo. No ale to jest jak gdyby taka trywialna jego własność. Natomiast... Przepraszam, nie rozumiem. Jeżeli założysz, że to A zależy od czasu, no to dostaniesz... Ale nie zależy, ono nie zależy od czasu w tym Lagrangianie. W tej teorii nie zależy od czasu. Wszystko jest... W dalszym ciągu nie możesz zmierzyć oporu, nie masz polu. Nie, R jest równe 0. Bo J jest różne od zera, ale R jest równe 0, i E jest wtedy równe 0. Gęstość prądu jest różna od zera, dlatego że to jest E razy N razy prędkość. Prawda? Natomiast pole elektryczne jest równe 0. Stan równowagi odciśnika, więc ja, znaczy to może potem sobie porozmawiam. Nie, J nie znika. Słucham? Prąd nie znika w stanie równowagi. Prąd nadprzewodzący nie znika, bo gradient psi jest różny od zera. No prąd będzie płynął. Płynął sobie na przykład w kółku. No dobra. Więc on płynie i to jest ten... Innymi słowy, to linijka załatwia ten historyczny artykuł braci Londonów, który był napisany, prawda? On doskonale załatwia. To jest równanie Proka, no i teraz... No bo co to za Proka? Bo to jest takie samo, jak było tydzień temu. Dobrze, równanie Helmholtza Proka. No i teraz, jak obliczę tego rotację, to dostaje takie równanie na pole magnetyczne. No i to równanie na przykład w jednym wymiarze mogę rozwiązać. No i okazuje się, że ta masa, która pojawiła się w tego fotonu, to jest głębokość wnikania. To wszystko jest takie w jednostkach odpowiednio napisane, żebym nie musiał się... A w życiu codziennym właśnie, mnie chodzi o to, proszę. W życiu codziennym, tak? Oczywiście głębokość wnikania ile jest? Mało. Ciupule. 10. Nie, no to są. To jest grubości korelacji, są łamki.
Nie, no lambda, lambda to są mikrony albo minimum. No, ale to też zależy, w którym mamy przewodniku. Tak, i w tym momencie zaczyna się problem, czy to jest pierwszego rodzaju, czy drugiego rodzaju. W drugiego rodzaju to jest po prostu takie wnikanie. Natomiast na przewodniku pierwszego rodzaju ludzie zaobserwowali, że może być coś takiego, że pole magnetyczne jest głębiej w cudzysłowie w nadprzewodniku, tylko wtedy jest w postaci fluksów magnetycznych. No, ale nie, to jest dokładnie to, bo ta teoria posiada rozwiązania też fluksów, prawda? Tylko wtedy jeszcze jakoś tego nie zauważono. No i to jest, proszę Państwa, w związku z tym efekt Meissnera. I teraz chciałem poświęcić pozostające mi 20 minut na temat pokazania, jak to wygląda w teorii mikroskopowej. No bo do tej pory to była czysto fenomenologiczna teoria, prawda? Mieliśmy jakiś parametr porządku, ale ciągle nie wiemy. Dopasowaliśmy tylko ten parametr porządku tak, żeby jego moduł był równy gęstości mierzonej, gęstości składowej elektronowej. Ale jak Państwo pamiętają wykład profesora Żążewskiego, to tam jest dokładnie to samo. No i historia nadprzewodnictwa była mikroskopowa, bardzo się w bólach rodziła, była obfitowała w różne niesamowite rzeczy, prawda? Był taki szwajcarski fizyk Schaffrot, który prawie ją dobrze wytłumaczył, ale się zabił w samolocie w Australii. Więc to długi czas czekało. No i w końcu się pojawiła teoria DCS, Barbin, Cooper, Schlieffer, to jest John Barbin, to jest Cooper, a to jest Bob Schlieffer. John Barbin jest jednym z czterech ludzi, był jednym z czterech ludzi, który dwukrotnie otrzymał Nagrodę Nobla i jednym z dwóch ludzi, który otrzymał Nagrodę Nobla w tej samej dziedzinie. Prawda? Barbin dostał pierwszą Nagrodę Nobla za tranzystor, a drugą praca nad przewodnictwo. Drugim człowiekiem, który w tej samej dziedzinie dostał dwukrotnie Nagrodę Nobla, był Frederick Sanger, który dostał dwukrotnie Nagrodę Nobla w chemii. A pozostałe dwie osoby to jest oczywiście Maria Skłodowska-Curie, która dostała w fizyce i w chemii. Ale to podobne samo, tylko chcieli są powodu formalnie. No, formie, no. Ale z tej samej dziedziny. No, ale należący do dwóch. Jak to uraz wypowiedzi, jak to się nazywa, dwie sekcje już na Akademii Nauk, jak to jest? Wydziały. Do dwóch różnych wydziałów, prawda? Chemia jest razem wydział. Jest na razem? No tak. Tak, ale to Pauling w dwóch, po jedną z chemii, a z drugą za obronę pokoju. Więc to jak gdyby na pewno, obrona pokoju na pewno nie należy do chemii. Znaczy tym dokładnie, więc nie wiem. To w ogóle jest niesamowicie ciekawa historia. Mianowicie Schlieffer jest również jednym z dwóch laureatów, z kolei Bob Schlieffer jest jednym z dwóch laureatów Nagrody Nobla, którzy zostali prawomocnie skazani za przestępstwa kryminalne i odsiedzili wyroki sądowe. Pierwszym był Daniel Gajduszek, ten odkrywca, człowiek, który wyjaśnił związek między ludożerstwem a chorobą kuru i prionami, który odsiedział wyrok za pedofilię, a Bob Schlieffer zabił i pokiereszował sporą ilość osób, jadąc bez prawa jazdy samochodem, był uprzednio odebrany mu prawo jazdy za poprzednie wykroczenia drogowe. Także taka to historia. Wszystko zaczęło się od tego, że Cooper, który pisał pracę doktorską o Schlieffera, coś zauważył i to, co zauważył Cooper, od tego zaczniemy. Potem panowie Cooper i Schlieffer intensywnie nad tym pracowali i potem jest, jak Schlieffer sam opowiada w wykładzie, przyszli do Bardina i tłumaczyli mu, że może być taka kondensacja bozonowa w przyrodniku i nic nie byli w stanie dalej nic powiedzieć. A Barbin wziął okulary i powiedział, but these are not bosons. I w tym momencie wszystko zaskoczyło, prawda? I teoria została rozwiązana. Pomimo to do dzisiejszego dnia stara się ludzi przekonać, że to
to zjawisko to jest to samo, co kondensacja Bose'ego, Einsteina, Parr-Coopera. To nie jest kondensacja Parr-Coopera i trzeba pamiętać, że Bardeen nam to powiedział. To był rysunek, który pozostanie niewyjaśniony. Bardzo mi się już nie chciało dalej takiej kolorowej rysunku robić. Dobrze, więc kilka słów o teorii PCS. Mianowicie elektrony poruszają się w metalu i metal ma tą własność, że ma sieć krystaliczną. Sieć krystaliczna jest zbudowana z jonów. Te jony mają ładunek elektryczny i elektrony też mają ładunek elektryczny. W związku z tym na skutek oddziaływań kulombowskich te elektron poruszający się przyciąga jony i w związku z tym a jony sobie drgają, prawda? Jak drgają jony, to można sobie wyobrazić, że kryształ pełen jest wzbudzeń elementarnych drgań sieci krystalicznej, które się nazywa fononami, które są kwantami fal takiego zerowego dźwięku. To też się w książkach mówi, że to jest to samo co fala akustyczna, co jest nieprawdą, ale są takie skwantowane drgania, które się nazywają fononami. No i teraz, jak elektron przyciąga tą sieć, to zaburza tą sieć, w związku z tym można sobie wyobrazić, że powoduje zmianę tego pola fononowego. Jeżeli drugi elektron się porusza, no to on znajduje się w zmienionym polu drgań sieci krystalicznej przez pierwszy. No i jak to się zastosuje, prawidłowy opis teorii wielu ciał, no to taki człowiek o nazwisku Frerich istniał, który pokazał, że to można sobie wyobrazić w ten sposób, że dwa elektrony oddziałują ze sobą, wymieniając się polem fononowym i to jest element macierzowy oddziaływania takich dwóch elektronów, które wymieniają się fononem o częstości omega Q. No i G to jest stała sprzężenia, która jest tam z mnóstwem współczynników pochodna stałej dielektrycznej po wektorze falowym. No i to sobie można nawalować przy diagramu Feynmana, który ja niestety nie mam. Znaczy mam, ściągnąłem, ale nie umiem się posługiwać. Jest taka, trzeba domalować taki, żeby faliste takie diagramy Feynman, nazywa się Feynman. Jest tak. Cały pakiet do matematyki, który się licznie to rysuje. Tak, tak, ale ja chciałem to w Latechu i też jest taki pakiet, ale nic mi się nie udało już mocniej go wyrysować. To jest drugi powód, dlaczego te kółka zniknęły, znaczy się wykładał. Więc zielony to jest fonon, więc mamy te dwa elektrony, które się wymieniają fononem i to jest ten taki elementarny wierzchołek tego oddziaływania, tego potencjału. No i wyobraźmy sobie, jeszcze jedną rzecz trzeba Państwu, muszą Państwo pamiętać, że z jakiegoś powodu, pomimo oddziaływań kulombowskich i tego wszystkiego, elektrony w krysztale bardzo dobrze można sobie wyobrażać, że to jest gaz nieoddziałujący fermionów. Jeżeli to są nieoddziałujące fermiony, to jest osobny rozdział, żeby, to jest fakt, ale żeby to udowodnić, że elektrony w ciele są w zasadzie nieoddziałujące, to znowuż trzeba by poświęcić sporo czasu czemuś, co się nazywa teoria Landaua cieczy Fermiego, co może kiedyś na seminarium też sobie o nim powiem, jest fenomenalna zupełnie nauka i właśnie Landau dostał Nagrodę Nobla właśnie za teorię Landaua cieczy Fermiego. Otóż w związku z tym, jak są to fermiony, to mają kulę Fermiego, prawda? Wypełniają, na skutek zakazu Pauliego, wypełniają poziomy energetyczne do pewnej krytycznej wielkości i powyżej już ich nie ma, poniżej ich nie ma. No więc w krysztale to ta kula Fermiego nie jest taka kulowata, prawda? Ona ma różne własności, raz jest związana z tym, że ona odzwierciedla, musi odzwierciedlić, dopasować się do
do symetrii tego kryształu. W związku z tym w różnych ciekawych kryształach ona wygląda potwornie, są takie monstrualne, ona ma takie topologiczne, ciekawe własności. Druga rzecz oczywiście, że ona jest rozmyta, ona nie jest żadną twardą kulą. Ale z grubsza sytuacja jest taka, że wszystkie stany poniżej energii Fermiego są zajęte, a powyżej są wolne. W związku z tym, jeżeli jeden elektron weźmiemy z poniżej tej dziury Fermiego i wyrzucimy go do wyżej, to mamy dziurę, puste miejsce, prawda? Antycząstkę w tej poniżej tej kuli Fermiego, no one jakoś ze sobą oddziałują. W związku z tym zastanówmy się, co by się działo. No i możemy mieć taką sytuację, kiedy w pobliżu tej kuli Fermiego poruszają się dwie cząstki, prawda? Dwa elektrony. No i to jest funkcja falowa dla tych dwóch elektronów, no i to jest część spinowa tych dwóch elektronów, żeby mieć minimum energetyczne, prawda? No i teraz jak się wstawi to funkcję do AGK, to jest jakiś współczynnik, i z antysymetrii zakazu Pauliego wynika, że G od K jest równe G od minus K. Jest taka symetria, której zapomniałem to napisać, mianowicie G od K jest równe G od minus K. Dobrze, to mamy taką własność, jak to wstawimy do równania Schrödingera, to dostajemy następujące równanie na te dwa elektrony. Dwójka się bierze z dwóch energii kinetycznych. To jest dwa razy Laplacian dla jednej cząstki i dla drugiej cząstki, a to jest element macierzowy jakiegoś potencjału oddziaływania pomiędzy tymi dwoma elektronami. No i ponieważ one nie mogą się znaleźć poniżej kuli Fermiego, to sumowanie taką to własność, jak tutaj napisałem. No i teraz to się daje rozwiązać dla bardzo skomplikowanych potencjałów i w książkach o teorii nadprzyrodnictwa są całe rozdziały na ten temat. Ja będę patrzył o bardzo prostym modelu, który ma zawierać w sobie, jak to się ładnie po angielsku mówi, salient features. Nie wiem, jak to jest po polsku. Istotne własności. Mianowicie jest to przyciągające oddziaływanie, bo te elektrony przez wymianę fononów to się przyciągają i tylko wtedy, kiedy energie kinetyczne znajdują się troszeczkę powyżej kuli Fermiego. To znaczy, gdzieś mamy tą kulę Fermiego i tutaj mamy dwa elektrony, które sobie wymieniają się fononami i teraz omega C to jest jakaś częstość, czy energia, która mierzy jak daleko od tego umownego kantu kuli Fermiego znajdują się te dwa ładunki. No to jest parametr. Ona ma z grubsza nazwę energii Debye. No, C napisane. Dlatego, że to jest na razie parametr, ale oczywiście każdy fizyk wie, że to musi być jakaś charakterystyczna częstość kryształu. I jedyna charakterystyczna częstość krysztale, która zdrowo myślącemu człowiekowi się nasuwa, to jest częstość Debye'a, a to jest ta częstość, która decyduje o cieple właściwym sieci krystalicznej, prawda? To H razy omega D to jest coś, to jest podzielona przez stałą Boltzmana, to jest pewna temperatura, która jest charakterystyczną temperaturą dla danego układu i z grubsza biorąc, uciekając przed uciekliwym pytaniem profesora Bartnika, chcę powiedzieć, że powyżej temperatury Debye'a, tak z grubsza, to ciepło właściwie zachowuje się tak jak w klasycznej teorii Dillonga i Petita, to czyli jest stałe, czyli Dillonga, tam jest jeszcze ten Petit się pytałem, ale on mały sam z definicji, prawda, więc jak gdyby można by śmiało w to i zaburzeń pominąć między Dillonga i on ma, i wtedy ciepło właściwie nie zależy od temperatury, a z grubsza potem się zaczynają kłopoty, jest ten kawałek wkładniczy, czyli wtedy Einsteinowski, a potem na samym końcu ciepło właściwie tak trzecia potęga temperatury i to jest właśnie ten efekt. Także ja będę przez dłuższy czas oznaczał to literką omega C, bo w zasadzie to jest nie jest jasne. No i co się dalej dzieje? No to się daje rozwiązać.
i rozwiązanie, jeżeli podstawy jest proste, mianowicie 1 nad V jest równy taką sumę, no i w ten sposób, jak przejdę do granicy ciągłej, N0 to jest gęstość elektronów poniżej kuli Debye'a, kuli Fermiego, no to wtedy to rozwiązanie, związek potencjału z energią jest dane przez takie wyrażenie, tą całkę daje się obliczyć. Za moich czasów to w przedszkolach się robiło takie całki. To jest logarytm, więc mogę to wszystko rozwiązać. No i dostaję taki ciekawy wzór, mianowicie w przybliżeniu energia jest wykładniczo związana z tym parametrem, czyli energia takiej pary to jest 2 razy energia Fermiego. No jak te elektrony poruszają się w pobliżu kuli Fermiego, to każdy z nich ma energię w zasadzie równą energii Fermiego, no a ten kawałek tutaj jest dodatni. W związku z tym energia tej pary jest mniejsza niż energia kinetyczna, w związku z tym jest to stan związany. I w ten sposób Cooper pokazał, że 2 elektrony o spinach, jak to się też mówi, przeciwnych, skierowanych, 2 elektrony w pobliżu kuli Fermiego mogą utworzyć stan związany, pomimo oddziaływania odpychającego między nimi. I to było dosyć... Jak się na to teraz patrzy, to jest trywialna konsekwencja równania Schrödingera, prawda? Nie, ale tu jeszcze jest kluczowa... Ale Łukasz, tu jeszcze jest kluczowa statystyka Fermiego-Diraka. No jest, oczywiście, no ale kula Fermiego jest, ale dlatego te elektrony są nieważne. Istotne jest to, że te elektrony wcale nie są blisko siebie. Nie, one są gdziekolwiek. To jest pomysł, że kulą jest słabe. Dlatego, że całe rozumienie... No właśnie, pan profesor mnie uprzedził. Chodzi o to, że ta para to nie jest para, która jest związana w przestrzeni R, prawda? Nigdzie, dlatego napisałem ten wzór w przestrzeni K, prawda? To pokazałem, że to jest związane i kula Fermiego to nie jest żadna kula w przestrzeni fizycznej. W moim kluczu, żebyśmy się tu, w tym kawałku metalu, żebyśmy mieli najlepszych laborantów, to nie znajdziemy tu w środku kuli Fermiego, żeby ją położyć na stole, wyciąć z tego metalu. Kula Fermiego jest pojęciem w przestrzeni odwrotnej, w przestrzeni pędów i ta para związana jest też parą w przestrzeni pędów. No i to było takie zadziwiające, prawda, fizyczne rzecz. Nagle okazuje się, że te elektrony mogą mieć energię mniejszą niż energię Fermiego. No pamięta. Dobrze, ale one mają funkcję falową. Jak mam funkcję falową w przestrzeni, to sobie zrobię szybką transformatkę. I mam już obraz tej pary. Amenduję uprzejmie, panie profesorze, że nie jestem tam dobrym studentem i nie napisałem tej funkcji falowej. To znalezienie tej funkcji falowej jest takie dalece. Znaczy to jest prawda, to jest zbyt techniczne, żeby to mówić, bo to jest różnica między takimi nad przewodnictwem układów silnie związanych. Długość koherencji jest to jest ten trzeci kawałek na rysunku, ta funkcja tam się pojawia Eliasberg i inne rzeczy. To w ogóle jest straszne, prawda? Jedno z stanowisk dotyczących... W zasadzie ten argument w ogóle doskonale działa też na HTC, nad przewodników, prawda? Ten argument jak gdyby w ogóle nie zależy od tej struktury, prawda? Można tylko powiedzieć, że te fonony są bardzo dziwne, że może ta omega C jest jakoś bardzo złożona, że może powinna zależeć od pędów i tak dalej. Ale tu w zasadzie to powinien argument działać. Dlatego niektórzy ludzie uważają, że naprawdę nie ma potrzeby budowania żadnej teorii osobnej wysoko na tym. Tam nie ma efektu izotopowego. Jest. Ale ilościowo, tak. To ilościowo nie działa, dlatego że temperatura krytyczna wynika z tego, że... W każdym razie to był moment. No i teraz cały wysiłek pary Schlieffer Cooper poszedł w to, żeby zbudować funkcję falową, która dla wielu elektronów, której dałoby się tak ją zbudować, żeby powyjmować te pary.
No i ponieważ idea była taka, że jak są te pary, no to te pary, ponieważ mają przeciwne spiny, to wyglądają tak jak bozony. W związku z tym trzeba napisać funkcję falową kondensatu dla tych bozonów. No i w tym też pędy mają przeciwne. Mają pędy przeciwne. No i w związku z tym powstał problem, no jak się porusza, no i w związku z tym jest problem, jak to wszystko jeszcze pogodzić z translacyjną niezmiennością, jak ta para się porusza. Gdzie jest to? Jak się para porusza, to my chcielibyśmy widzieć, gdzie jest ten środek ciężkości tej pary, gdzie to się porusza. Więc to chłopcy się nad tym w straszliwy sposób męczyli. Jeżeli Państwo mają chwilę jeszcze czasu, to pokażę bardzo szybciutko, jak energię, jak się to można zrobić. Następny krok. Mianowicie pamiętamy, że mamy, że fermiony opisujemy przy oczy pola fermionowego. Alfa to jest indeks spinowy. No i to jest równanie Schrödingera dla fermionów z kontaktowym oddziaływaniem z tym potencjałem V. Bardzo podobne jak równanie Grossa Pitajewskiego, które dla bozonów było, które oczywiście było pochodne, bo Pitajewski wiedział, jak wygląda równanie na pole psi w teorii Landaua i Ginzburga, więc napisał je dla bozonów. Jedyna modyfikacja, którą tutaj wprowadziłem, to tu jest liczba mi, to jest energia Fermiego, dlatego, że to jest potencjał chemiczny, ponieważ kula Fermiego to jest dla gazu swobodnego jest wypełniona całkowicie, to łatwo można pokazać, że potencjał chemiczny, czyli ta energia, którą można trzeba zużyć, żeby dodać jedną cząstkę do tego układu, to jest dokładnie energia Fermiego, a poza tym pisanie w latechu mi to jest jeden guzik, a F, A, F, V wymaga pisania epsilon, potem kreseczka i F, w związku z tym jest dużo więcej możliwości do pomylenia się, w związku z tym ta energia Fermiego jest teraz oznaczana literką mi. No i to jest to równanie, bardzo silnie nieliniowe równanie, i które jest punktem naszym wyjścia. No i teraz, tak jak w teorii, o której mówił profesor Rzążewski, więc ja mam łatwiejsze umówienie, trzeba zbudować tą funkcję falową kondensatu. Tylko to nie są bozony. W związku z tym weźmy sobie te dwa operatory psi B i psi alfa i zastąpmy je przez taką kombinację, wartość średnią tego iloczynu. W stanie podstawowym, czy w stanie działającym, to jest tożsamościowo równe 0. W związku z tym, jak tak zrobimy, to ukryjemy całą tą niemożliwość zbudowania, czy trudność napisaniem, jak wygląda ta funkcja falowa, w końcu napiszę, jak ona wygląda, tą trudność schowałem w tych dzióbkach. No i jeszcze na tej samej zasadzie, która pozwoliła mi oddziaływanie pomiędzy dwoma elektronami poprzez wymianę fononu wyrzucić i dać tylko V, napiszę, że ta anomalny propagator, tak? Będzie, no musi być antysymetryczny w indeksach spinowych, natomiast będzie proporcjonalny do pewnej funkcji, którą nazwę duże delta. No i jak to zrobię, to wtedy moje równanie uprości się i się okazuje być takim równaniem liniowym. Nie, krzyżyka wrażliwie. Minusa też. Dlatego, że... Nie, zgubiłem krzyżyk. Tu jest krzyżyk. To zastąpiłem przez deltę, no więc tutaj zgubiłem krzyżyk. Po prostu przepraszam bardzo. To jest cały cykl. No ale zaraz się okaże, że jest krzyżyk w drugim równaniu. Ale to, że też jest, nie no,
To jest, jak już się zrobi błąd, to przecież nie wiadomo, że te wzory są katowane i pastowane. No więc wiadomo, że... W każdym równaniu brakuje jednego. Jednego Krzyżyka, ponieważ przepisywałem te równania metodą cut and paste. To będzie jakieś ćwiczenie dla słuchaczy. Wstaw Krzyżyk. Otóż to są te dwa równania. Oczywiście brakuje tu Krzyżyków, za co bardzo Państwa przepraszam. Ci z Państwa, którzy oglądać sobie tu na filmie, muszą sobie krzyżyki dopisać sam. Nie relacje na filmie? To powinna istnieć możliwość dopisywania. Nie teraz. Nie. Powinno się to uderzyć. Dobrze. No i teraz może wrócę. Jednak byłem tak zaoferowany tą strzałką, że... No dobra. No. O! No i co się stało? Dobrze. Jeszcze raz musimy to wszystko... Shame on me, tak? Za ten brak krzyżyka i mogę dokonać transformaty Fouriera tego pola psi, wprowadzając operator w prezentacji Fourierowskiej i jak to zrobię, no to wtedy te dwa równania dają się zapisać w postaci jednego równania macierzowego. No i to, tu już krzyżyki są dobrze, tu już jest dobrze. No i teraz oczywiście, to wiadomo, ta macierz A musi mieć znikający wyznacznik, żeby miał niezerowe rozwiązania, więc jak obliczę wyznacznik tej macierzy, to on tak wygląda. No i to jest energia kinetyczna względem energii Fermiego mierzona. Tak jak tutaj było, że te elektrony muszą być w pobliżu, no i w związku z tym to łatwo jest rozwiązać. No, gdybym pisał H, to omega jest równe H i w związku z tym rozwiązanie tego wzoru mówi, że energia ma taką własność. Tak wygląda relatywistycznie. No nie wygląda relatywistycznie, ale... Ma przerwa. No właśnie, zaraz to będzie widoczne. Znowu coś się, proszę Państwa, może najpierw pokażę ten rysunek. Mianowicie, jak to sobie wykreślę, to są na tym rysunku, wykreślam energię dzielone przez delta, na tym rysunku to są swobodne rozwiązania, a to jest wzór BCS-u, no i widać, że mamy tą przerwę energetyczną delta. No i teraz dosyć łatwo jest zauważyć, że w związku z tym ta przerwa musi mieć coś wspólnego z tą masą fotonu i Gorkow to zauważył, że w związku z tym naprawdę to gęstość nadkładowej nad ciekłej to jest w odpowiednich jednostkach ta delta. W związku z tym, ponieważ gęstość to jest parametr porządku, to w związku z tym ten parametr porządku w teorii Ginzburga-Landaua to jest ta funkcja delta, którą w pełnej teorii powinniśmy napisać tylko delta od R i dalej się z tym... Bo się kończy. A gdzie to jest temperatura? Zaraz będzie wszystko. To jest teraz, tak wygląda samo uzgodnione obliczenie tej delty. W związku z tym delta jest napisana takim wzorem. No i ten wzór nam oczywiście przypomina to, cośmy mieli przed chwilą. No i tu jeszcze jest tego związek z teorią, co jeszcze mogę powiedzieć, żeby Państwa nie zanudzać. No, związek z temperaturą byłby w następnych czterech slajdów. Naprawdę sprowadza się do dość trywialnej operacji, mianowicie do... Wszystko to mamy.
Pomnożenia przez 3,5. Do rozwiązania równania, to jest definicja. To jest transformata Fourierowska tej funkcji korelacji psi psi. To jest zona delta. Łatwo pokazać, że on wygląda w taki sposób, gdzie gamma są transformatami Bogolubowa operatorów kreacji anihilacji elektronów. No i w związku z tym ten wzór, o który chodzi profesorowi Bartnikowi, to jest związek delty z kończoną temperaturą T, napisany... Gdzie to się pojawia? Tego? Beta się pojawia? No beta się pojawia, że tutaj jest wartość średnia. I ta wartość średnia jest obliczona przy pomocy funkcji Fermiego Diraca. A funkcja Fermiego Diraca zawiera w sobie... Szerokość poziomu Fermiego. To nie jest delta, czy tam funkcja skoku, tylko 1 nad E minus... Jeden dzielone przez 1 plus beta epsilon k. I w ten sposób dostałem ten poziomu Fermiego i w związku z tym to mogę dalej przekształcić. I to wygląda w ten sposób i to jest rozwiązanie na temperaturę krytyczną. W ten sam sposób mogę obliczyć entropię. Entropia dla układu fermionów to jest nie tylko F razy logarytm F, ale jeszcze taka poprawka 1 minus F razy 1 minus F. I to jest mój ostatni wykres. Inaczej poszuwa. Mianowicie to jest wykres entropii funkcji temperatury skalowanej do temperatury krytycznej. To jest wykład entropia dla fermionów. Entropia dla fermionów w niskich temperaturach jest liniową funkcją temperatury. A tak wygląda ta entropia policzona z teorii PCS. W związku z tym leży cały czas poniżej entropii układu swobodnego. I to tłumaczy pojęcie parametr porządku. Bo ten układ jest bardziej uporządkowany termodynamicznie, bo ma niższą energię, niższą entropię niż układ cząstek swobodny. No i to chyba jest wszystko, co chciałem Państwu powiedzieć. Tu jest jeszcze literatura, z której korzystałem. Jest ta książka Degena, jest taki świetny przykład Reiningera, jest książka Negel i Orlando, jest oczywiście Biblia fizyki wielu ciał, czyli książka Abrikosowa, Gortowa i Działoszyńskiego, trójki z sławnych amerykańskich fizyków starszego pokolenia. No jest, o czym już nie mogę powiedzieć, mianowicie jak tylko ta teoria BCS się pojawiła i ten związek teorii BCS, teorią Landaua i niezwykle Landaua się okazał tak prosty, bo panowie Nambun i Jona Rassigno napisali taką fundamentalną pracę pod tytułem Dynamic and Model of Elementary Particle Based on Analogy with Superconductivity. Potem jest dość współczesna książka pana Aneta. Jest praca w archiwie wisząca, w której skopiowałem to, nieco zmieniając nazwę tych nazwisk. Nie robiąc błąd. Proszę, gdzie jest? Nazwisko Englerta. Ale panie profesorze, jaki to błąd w porównaniu z pominięciem Krzyżyka? No przecież pominięcie Krzyżyka dyskwalifikuje, nie prawda? A to jest tylko drobny błąd ortograficzny. A zgubiłem Krzyżyk. No. Dobrze. Nie jeden. Ale to pani, pan poseł Panikot mnie powinien pochwalić. Dobrze. I klasyczna książka Marsza Sampantara Younga, w której taki porządny wykład teorii BCS w przestrzeni K jest przedstawiony. Konkluzja jest taka, że jak Państwo widzą, ta teoria Salama-Weinberga, teoria pulsu z zachowaniem i to, że bozon Goldstona daje masę tym zgłodzeniom, nie ma istotnie nic fizycznego różnego od efektu Meissnera. Więc można powiedzieć, że panowie Meissner z Oxenfeldem, umieszczając te dwie płytki
magnetyczne w polu ziemskim i schładzając je poniżej temperatury krytycznej, de facto udowodnili istnienie bozonu Higgsa. Troszkę tańszą metodą niż zbudowanie LHC, więc przyszłość jest przed kolegami z fizyki ciała stałego. Dziękuję bardzo.